Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Diablo Hellfire. Rozgrywka bardem na normalu. I no niestety ostatnio jak grałem, ostatnie co nagrywałem to było właśnie z Disa jedynki i się okazało, że się gra wykopyrtnęła. To było powodem tak naprawdę... Nie wiem, bo obstawiam albo patcha, gadałem w ogóle z twórcą tutaj gry, ale z twórcą planszy, nie z twórcą gry, bo ich raczej już ciężko dorwać. Z twórcą mapy i raczej ja obstawiam, o orby, ja obstawiam, że to może być wina patcha, bo we wcześniejszych jakoś rozgrywkach, a oni są na szczęście wolniejsi. We wcześniejszych rozgrywkach w ogóle, kiedy na przykład importowałem do angielskiej wersji polskie mapy i vice versa, owszem, miałem to, o czym w ogóle mówiłem, że tam Psycho Orb. Fajna nazwa. Ktoś się tam za mną... No, nie będą chyba na hita. No. Wielokrotnie ile razy nie importowałem map do angielskiej wersji z polskiej i vice versa, bo teraz gram akurat na angielskiej z GOGA, to nie było z tym żadnych problemów, a zwłaszcza z save'owaniem, zapisywaniem. Natomiast to jak zobaczyłem właśnie, jest różnica taka, że teraz gram na patchu. To jest jedyna różnica. I może, co bym obstawiał, że nie wiem, mapa została jakby późno zapisana w tym edytorze, bo przecież ten edytor z Disa 1 to było jedno wielkie kraszowisko i jak tam się nie zapisało mapy w miarę często, to po prostu, dobra, mapa została zapisana i tak. Tylko prostego, skoro już podczas jej tworzenia gra potrafiła wywalić się do pulpitu, no i teoretycznie to się nie stało. Więc wątpię, żeby... no... Gadałem go z Perkiem i okazało się, że ta mapa musi się dać odpalać. Tylko, że... Z jakiegoś powodu... No nie wiem. Będę jeszcze ją testować, dlatego też na razie muszę wstrzymać nagrania, no bo siłą rzeczy... Nie da się jej kontynuować. No miałem autozapis, miałem quick save, miałem jakiś tam... Zapis przed kilku tur i też to samo się działo, więc to ewidentnie jest coś nie tak z grą, bo przecież... Znaczy z grą, z... No z grą, no. Tak mi się wydaje, no mapa 96x96, no ju. To nie jest ta sytuacja co z Disa 2, że tam, nie wiem, mamy gigantyczną mapę. Oho. Te demony. Te demony śmieszne. O! To mnie tak atakujecie. Composite bow. Także będziemy badać, no pierwszy na celownik pójdzie patch. Spróbuję w ogóle bez patcha zagrać nadal na godgowej wersji i może bez patcha na... Bez patcha i z patchem na wersji polskiej, bo też gdzieś tam mam płytkę jeszcze dawien dawna. Ale to mówię, niech będę mieć chwilę czasu, bo... O, jeszcze tu są pogi. Aha. No słuchaj, no, ten atak miśkowy taki. Czy miśkowy, no. Taki, że ma odpychać. Town Portal, dobra. To chyba ja ich tu porobię wszystkich. Nie spodziewam się tu jakichś problemów większych. No jeszcze tak wracając do może Disa... O, skubany, co to? Coś to wyszło tak z czapy. Tak mi się wydaje. Jeszcze tak mówiąc o w ogóle Disciples, pytanie mam tutaj do mojego widza Michała Parzyszka, bo mnie ogląda. Pozdrawiam w ogóle. I wszystkich pozdrawiam, co mnie oglądają.
Pytanie takie, czy a propos Disa jedynki, bo wiem, że tam lubiłeś grać elfami w dwójce, czy w ogóle podobały ci się elfy z jedynki? Bo według mnie one były naprawdę OP i zawsze jak robiłem jakieś tam pseudomapki, oczywiście żadnej nie skończyłem. Mówię pseudo też, bo nigdy nie miała ona jakichś walorów takich, żeby była nieprzesadzona w jakąś stronę. Więc tak naprawdę wszystkie lądowały w koszu koniec końców, ale zawsze dawałem te elfy, bo kurczę, zawsze jak były te wyrocznie albo władcy elfów do wynajęcia, no już nie mówię o tym, władcy przestworzy, no to w ogóle no, elfów tam, centaury i tak dalej, to nie wiem, czy się dało wynająć. Pewnie tak, dało się dodać, ale no. Oni mieli super jednostki. Pytanie, czy ci elfowie, bo wiem, że też grałeś w jedynkę, czy ci się podobali, bo to jest ciekawe też, nie? Jakby taka rasa była z takimi jednostkami, albo w ogóle, żeby rasa elfów w dwójce dostała tych neutralnych elfów, czyli na przykład wyrocznia zamiast, nie wiem, 60 punktów życia ma 125 leczenie na wszystkich i jeszcze ochronę na powietrze, no to już w ogóle byłaby rasa OP razy 200. No. Proszę, Tower Shield. Dobrze. Może tu jeszcze później wrócę. No, natomiast na razie to sobie tak pochodzę. Ja się boję, że tu łatwo coś fajnego pominąć. Dlatego ja tak skanuję tą mapę w poszukiwaniu znajdziek. Ti. O, pody. Pod co po angielsku może być ten server room, taka serwerownia, a nie data hall znaczy, ale pod. No może też coś innego znaczyć. Jak widać, jakieś takie dziwne rzeczy. Dobra, no to chyba nawet nie ma sensu tutaj zapisywać. Czemu sto gęsto? O, coś tu jest. W ogóle miałem używać many zaraz przed otwieraniem takich skrzyneczek, bo mogą być zdradliwe. No ale jak to mówią, YOLO, nie? Teraz tak. Co my tu mamy? A, te potworki sobie tak chodziły. Śmieszne takie stworeczki. A w ogóle coś ekspa zyskuje? Bo ja tak coś nie widzę. Coś tam. A wydaje mi się, że ten poziom powinien być rozgrywany przed. O Jezu, psy horby. Ten poziom w ogóle chyba powinien być rozgrywany przed jaskiniami, tak mi się wydaje. Biorąc pod uwagę poziom trudności, i tak dalej. Idziecie? Idziecie. Fajnie, że wy jesteście tu powoli. Później będą takie lisze, które nie będą wkurzające. A tutaj to jeszcze spoko. Okej. To chyba was mogę sprzątnąć. Tego oto łuku. A jeszcze jakby cię trafił, bo to super. To nie będzie tak łatwe. Trzeba się schować, skitrać. Oni tu przejdą. Chodź tu. Bardzo łatwo można ich porobić. Przez to, że są tacy powolni. No to są wyśmienici strzelcy tak naprawdę. O właśnie, następny. Dziabąg. No. Fajnie giną. Dobrze. O, jakieś złoto? Coś tam. Super. Dobra, coś tam zyskujemy ekspara, czy to jest mniej niż więcej. Ale do przodu. Są też rzeczki, o dziwo. W takim gnieździe.
No chodźcie, chodźcie, chodźcie do mnie wszyscy. Nie chcę tutaj... Ała. A żeś mi pokąsał. Nawet taki mały coś zrobił. Okej. Idą, idą, idą. Gromada ich tutaj. Potężni w cudzysłowie. Dobra, jak to tu wygląda? Jakoś tak, nie wiem, te lokacje to tak fajnie, że są te pajączki, to jest jakiś zaczątek tego, co właśnie było w Diablo 2, ale generalnie no, bez rewelacji, nie podoba. Tak samo te krypty, by jakaś muzyka taka lepsza, ale takie se. Wolałem jednak te gołe poziomy właśnie, katakumby. O, 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 maze. No. Maze to the space. Teraz będziemy mieli tutaj pełen ekwipunek. Hellbore. Czy jakiś piekielny dzik? Mam rozumieć? Te rzeczki. A, złoto. Pięknie, pięknie złapałaś. I teraz orby, tak? Psychorby. Jakieś tam różne orby. Ciekawe. Okej, pajączek. Arachnon. No i nie było arachnona. Był arachnon, nie ma arachnona. Tak, brakowało mi tak, koledzy. Po prostu tęskniłem. Not enough mana. Dobra. Jesteś. Chodź tu. Chodź tu. Ha, 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 ha. Aj, 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 jak się rozstrzelali. Czy się tu schowało? Schowało się. Ała, nie. Jednak trzeba do flanki wejść. Ała. Nie bij mnie. Proszę. Jakiś tam aks. Skitrał. Sprawdźmy jego wytrzymałość. Strzały, dobra, żadna. Ty. Co my tu mamy? Broke. Zatem bierzemy tego aksa. Czy coś jest do identyfikacji? Nic. Okej. Okay. To wchodzimy. Miasto. What ails you, my friend?
I właśnie, własne bukstury już, czy jeszcze? Jeszcze. Już są. No nie. To już trzeba iść do kaplicy. Tyle dobrych mikstur. Dobra, idźmy do tej kaplicy jeszcze. Sprzedajmy wszystko i... Szkoda. Ja myślałem, że jednak to będzie dopiero po... No dobra, że może na kryptach, ale nie teraz. Wcześniej strasznie. No dobra. Coś do naprawy? Coś do ocalenia? Nic, dobra. To chyba będziemy szli do tej kaplicy teraz. No trudno. O, kościk. I lost Theo. I lost my best friend. We were playing over by the river, and Theo said he wanted to go look at the big green thing. I said we shouldn't, but we snuck over there. And then suddenly a bug came out. We ran away, but Theo fell down, and the bug grabbed him and took him away. Czyli ona ewidentnie gada o tym. Ta Celina, jakby ją nazwać. Ta Celina gada o tym. Did you find him? You gotta find Theodore, please. He's just little. He can't take care of himself. Please. Please. Digia, w ogóle takiej formy to nie wiem, czy jest w angielskim. A Digia, wanna, okay, but Digia. Did you find him? You got... Wanna or gacha, you know. Ale Digia, pierwszy raz coś takiego słyszę, że muszę jakiś tam... kolegów w pracy, co są native speakerami, czy to jest poprawna forma. I sense a soul in search of answers. No coś takiego dziwnego dla mnie. O, i strength, no to trzeba właśnie wrócić się. I najlepiej chyba przez piąty poziom cofnąć się. Elemental, Stone Curse, takie książki piękne. Staff of Mana, wtedy to mana przywracała manę. Czyli tak jakby potiony many w pigułce. Dobra, czyli mamy dwa questy. Nawet trzy. Ale tak naprawdę są dwa, no bo... No jeszcze w sumie dostaniemy czwarty, bo jeszcze tam będzie jakiś... Pachołek, a propos chyba tego questa z misiem, to będzie Little Girl. Dobra, ile tu mamy hajsiwa? Da się to jakoś ładnie podnieść? Gdzie to było tak, że się tak ładnie podnosiło wszystko? Więc z shiftem, z kontrolą. A, to w Diablo na PSX-ie było, że jak się podnosiło, to się podnosiło wszystko. No i hajsu mamy 95 tysięcy, czyli połowa z tego 47,5 tysiąca, tak? 47,5 tysiąca, dobra, to zostawię, bo na razie to nie idzie jakoś. No, może tą miksturę sobie wezmę, tak w razie w. Natomiast idziemy, ten portal będzie cały czas otwarty. A my sobie idziemy do katakumb, jako się rzekło. I... Tak, bo to będzie piąty i to było na czwartym, tam... Gdzieś tam coś tam poniżej. Nie wiem, czy to akurat czwarty... Wiesz, tu było wejście do levelu. Tutaj, dobra. Czyli tam. Dobra, tak daleko trzeba iść. No cóż. Szkoda, kurczę, że te flaszki są już tutaj, no ale kupi się je, to się już zaraz już podbije wszystkie tam staty, nie? To nie jest taki zły pomysł, żeby to zrobić nawet już teraz. Nie będziemy łazić za regeneracją many, czy czymś tam dość łaży teraz. To... No, come on. Czemu ty nie możesz znaleźć ścieżki? Algorytm Astar jest prosty. Nawet niekoniecznie tu masz przeszkody. Czwóreczka. I teraz tu było.
Tak jest. Z tego co zapamiętałem. My mamy 95 tysięcy, 130 tysięcy. 135. No to zadziałało jak należy. Coś tam dało, coś tam jest. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Chodźmy. A nie. Czyli tak, dla mnie katakumby mogły być trwać przez całą grę, nie? Tak pokrótce. Oczywiście żartuję, bo wszystkie lokacje są w jakiś sposób interesujące, ale no jednak tamte to były przedobre. Nie wiem, do Dexterity chyba to wale, czy cokolwiek. Wątpię, żeby ten patch... I sense a soul in search of answers. Wątpię, żeby ten patch dał mi... To akurat teraz nie ma flaszek. Wątpię, żeby ten... Dobra. Cecilia? Celia nawet. Celina. Trzeba się po polsku nazywać, a nie. I tak samo Jillian będzie mieć questa z, a propos tego... Good day. How may I serve you? Jillian, która była useless w jedynce. Czystej jedynce. What ails you, my friend? Tutaj można powiedzieć, daje nam w cudzysłowie questa, mówi o questie dotyczącym wejścia do krypt na króla. I teraz tak, Dexterity, bardzo proszę. Jeszcze raz, czy nie wziąłem. Magic. Będzie. Czyli teraz tak, Magic uruchomi mi wszystko. Przywróci mi całą magię. No. Czy jest sens to w takim razie używać? No Dexterity na pewno, to już od razu. A kurczę, skoro to regeneruje całą manę, to weźmy po prostu, wrzućmy jedną flaszkę i tyle. Czy będziemy marnować, nie? Weź tam wyrzuć to. Po prostu użyję wtedy, jak chcę potrzebować. Zapomniałem o tym przecież. Tak to już się zmarnowało. No dobra. Wysypujemy złoto ze śmieciarki. 2,5. Dobra, dobra. Tutaj się nie da tak wysypywać tego złota łatwo jak na PlayStation. Ale i tak jest nieźle. Dobra. No to co, wracamy się do tych poczwarek. Chodźcie. Mamy tu Mace'a i co robimy dalej? Chodźmy tu. O. Dobra. I teraz tu. Koniec tak naprawdę. Dobra. Szpoko. Chyba 4 poziomy tego gniazda było, z tego co pamiętam. Tak, jak wszystkie te poziomy. Down to level 2. Ok. To się do niego przeniesiemy, może portalem będzie szybciej. Ale na razie to sobie poekspijmy. O, to jest dalej to samo, tak? Tak, to jest ślepy zaułek. Okidok.
Jakiś tam boss na trzecim poziomie, ale taki bardziej popierdółka. Na tym mogę się schować chyba nie. To nie działa tutaj tak. Okej. Okay. Jakieś broń dystansową żadnej. Ała! No nie bij kobiety. Psycholu. Dobra. Chodźmy gdzieś tutaj, tak, ten. Teraz byśmy bardziej poszli od tej strony. O, coś tu miga. Czy to jest tak, up to town. Okej. Okay. Przejdźmy się tędy jakoś dołem. Będziemy się teleportować do najbliższych tych. Bez sensu robić kilometry. Nie wiem, że zapominam o tym, ale po prostu szybciej. O, idzie. Idą. Coś chciałem zrobić. Scale mail. Dobrze. Tutaj sobie coś zdechło. 120 zł. No, całkiem pokaźnie. Okidok. Okidoki. Taka śmieszna muzyczka. Teraz dokąd? Może tędy. O. Na hita. Wszystko na hita. Tak naprawdę, dopóki nie ma psychorbów, to jest bajeczka. Oho. Okej. Dostałem strzała. Teraz pytanie, czy mógłbym tutaj coś jeszcze wziąć, czy to już wszystko na tą misję. Wydawać by się mogło, że tak. A tu jeszcze chodzi kolega. Zabłąkał się, no. Czyli jeszcze coś tu żyje. Coś tu jeszcze dycha. I teraz pytanie, gdzie my jesteśmy? Dobra, chodźmy tam dalej. To mnie przeniesie tu raczej. To miało do najbliższego, więc podejrzewam, że mi przeniesie. O właśnie. Tak jest. Do dwójeczki poproszę. To jest już troszkę ciemniejsza sceneria. Czy ładniejsza, to już zostawiam wam do oceny. No takie template jak w tym, jak Nest Level 1. Tak jak do tych wcześniejszych poziomów było, że takie kolorowe były. Raz takie, raz takie. Psychorb. Cię dobrze widzieć. Zabijać. Jeszcze jeden? O, jeszcze 10. Pewnie. Chodźcie tu wszyscy. Chce ten drugi wyjść. O, jeszcze tam się kitrają. Bomba. Ała. Tak, tutaj taki cień chodzi.
następny level. To już będzie poziom. Zaraz. Przenieśmy się tak w tę stronę, żeby nie łazić. To jest tak mana wystrzeli. Zabiłem mnie. Lekceważyłem. A oni mnie po prostu otoczyli. Chodźcie. Tylko pojedynczo. Kidok. Vitality. Odkąd mamy mikstury, to już będzie z górki. Pierwszy poziom. No i dobra, jest. Tutaj krat nie ma, ale niejako takie przeszkody można wykorzystywać, żeby ich ostrzelać czy coś, ale nie wydaje się to przydatne na razie. Przedmioty od siebie. Fajnie. Dobrze wiedzieć. No? Ktoś coś? Nikt coś tam. A to ciebie z łuku rozwalę. Z łuku nie robiąc huku. Parę strzałów, do widzenia. Mail 32, słabe. Jedziemy dalej. Teraz tak, coś tu mamy. O. Znowu. O, wow. Czeku. Nie, tu się puściłem w niezły szambo, ale muszę się stąd wyksować. Dobra. Tak. Star Trek po prostu. Okej, oni tam ładują. Muszę tego spawna rozwalić. Pytanie, czy któregoś nie mogę napocząć tutaj w ruchu.
Nawet mogę. Ale tego nie, ale tego. Hej. Wbijamy się do gniazda, tak? Szerszeni. Elemental. Blacksmith oil. Fajnie. To blacksmith oil na razie zostanie. Na razie wszystko jest zreperowane w miarę. Te obiekty to raczej są statyczne. Się właśnie nie teleportować, bo nie odkryłem jeszcze całej mapy. Może ten teleport drugi być bliżej, w sensie do zejścia do poziomu trzeciego, a ja nie chcę się tam znaleźć w centrum walki czy coś. O. Mamy golda, mamy healinga. Pięknie. Wspaniale. Elemental do sprzedania to będzie. No, tu jest wejście właśnie na trzeci poziom. No i idą. Nie wiem, czy oni jak wybuchają, to coś mi robią. Chciałem zobaczyć. Nic mi nie robią. Tak se po prostu wybuchają dla fanu. Mhm. O, idzie jeszcze jeden. Co to jest? Co to tu jest? Co to tu? Coś mi tu mignęło. Coś mnie tu mignęło. Co mnie tu mignęło? Coś mnie to... O właśnie. No, coś tu... Coś mi tu mignęło. O, jest. Tutaj. Gdzie to jest? A, skrzyneczka. Dobrze. Ten jest twardy. Accuracy. Co to robi? Chances to hit. O. Też byśmy to zostawili na razie. Jak tam będę sobie ulepszać broń ostateczną na króla czy tam diablo, może wtedy. Golem. Hmm.
jeszcze więcej podów. Jeszcze więcej. Orby? Nie? A dlaczego? Ja nie rozumiem. I have no room. Nie masz miejsca, brak miejsca, brak miejsca. Taka kontrolka w samochodzie. Brak miejsca. Powinno być. Ale chyba coś z tego było. Nie, nic do zidentyfikowania. Kurczę, wydaje mi się, że w porównaniu do podstawki, w tej części jednak to złoto, które akumulujemy, to jednak ono się nie jakby uzupełnia do 5000, co z kolei się nie robiło. What ails you, my friend? W jedynce trzeba było tam przed tego używać. Dobra, jedna siła. Ten magic to chyba będziemy kitrać na razie, bo no spoko, że se kupuje, dobra, ale no, nie będziemy go na razie używać. Czy można nosić sobie w ogóle mikstury tego, ale nie, jak to rozwiąże? Ja się mówię, że tak. Dobra, na razie może się zajmę. Tak. Siła, no to na pewno możemy łyknąć. No nie wiem, czy dexterity wpadło, ale. Tak, blacksmith oil zostawiamy, accuracy zostawiamy, te wszystkie miksturki też zostawimy, tylko przydałoby się gdzieś tu ładnie odseparować. O właśnie, mamy na razie sporo many. Jedna flaszka mi na razie wystarczy, widzę. To też nie widzę sensu, żeby to wszystko nosić ze sobą. No, dzięki temu mamy więcej troszeczkę miejsca w inwentory. I lecimy to sprzedać. Aha, tam było jeszcze więcej złota, dobra, do zbylenia. Kupujemy wszystko. Oczywiście priorytetem będzie siła tutaj. Siła dexterity. O właśnie. Na co mi aż tyle mikstur magika, skoro mogę mieć te inne. Właśnie, w razie czego są jeszcze magika, więc mogę je wykupić. Wow, what can I do for you? Do naprawy. Nie widzę, nie zauważono. Mówię, ten jej misiek to się dopiero pojawi, jak będziemy bić takiego pseudobossa w trzecim etapie. I sense a soul in search of answers. No i jedna czwarta ceny tutaj. Blood Star, rzadki czar. Ty akurat potów nie masz, więc kupuję wszystkie już od niego. No i może nawet będę stosunek nosić tak for fun. Ale mówię, to też jest dla mnie nowość, że w ogóle te mikstury regenerują jednak całą w ogóle. What ails you, my friend? Tą manę. Magic. Chyba. Magic. DJ Magic. Nie wiem, czy jest sens w tym momencie dropować złoto, ale dobra. Zdropujemy. Miksturki i wchodzimy. Z powrotem. Mamy tą maczugę.
jest wyjście na ten poziom, dobra. Coś jeszcze? Co było? Właściwie to już nic. Nic. Dobra, no to idziemy na południe i siebie. Tam teleportniemy tym, żeby nie łazić znowu. To jest trzeci, tak? Tak, trzeci. Kurczę, strasznie szybko idą te poziomie. Ale myślę, że po tym już skończę odcinek. Bo... nie ma żadnych pobocznych lokacji, jak to ma miejsce w Diablo 2. Ale... mam na myśli tutaj, że nie będzie innego wyjścia bliżej niż tutaj. Chodźcie, chodźcie koledzy. Chcę was widzieć. Ej! Co to mnie tu? Ej, ty brzydki. Hork spawn. Chodź tu. Ona. Łapka z kwasem jakimś masłowym. Dobra. No to mówię, Michał, jak będziesz oglądać, to możesz mi powiedzieć, co sądzisz o tych elfach z jedynki. To jest koledzy, koleżanki tutaj. To może ich zrobię w bambuko. O, żeby nie przyszli całą garścią. Stąd i mnie zostawcie w spokoju. Podejdziecie? Czy nie? Chodźcie. A, bo skitrani się. Dobra. Czyli oni są tam zablokowani. W cholerę. A jeśli tak, to będą mieli tam troszkę łatwiej, żeby mnie pokonać. Staff of Mana, bardzo fajny. Dobra. Zrobimy to inaczej. Może ich podejdę z drugiej strony. O, halo. Aż blokuje tutaj. Large Axe. Pałę wyjdę z tej strony. Taki jest plan. Chodźmy. Nie.
Teraz wejdę w latę. Masło, trzech, proszę bardzo. Taki plan i się udał. Magic kolejny. A się to będzie stakować. Nie no, podejrzewam, że na piekle, jak będzie późniejszy etap, to już będę zużywać chętniej te mikstury. Niemniej jednak, no tutaj... Tutaj jest z tym gorzej. Bo... Po prostu... Nie ma takich potrzeb. Czy tu wypadła jakaś książka? Czy ja się przesłyszałem? Przesłyszałem się. Ring of Fire mnie przywitał po raz drugi. Na tej pułapce tutaj w grze. No i tutaj jeszcze zwiedzimy sobie kawałek mapki. I akurat myślę, że to będzie wszystko... Wszystko idealnie tak ten... W ogóle jak wejdę na sam trzeci poziom, to już będę mieć tam aktualizację tego questa z misiem Theodorusem. No... Coś tu było. Coś mi tu mignęło chyba wcześniej. Czy mi się zdawało? A, że mi się zdawało. Okej. O nie, znowu wy. Pan Maruda. Może coś wydrapiłeś? Psychorbie. Nic. Nie, tutaj będziemy bardzo długo ekspić. Ostatnim razem to tu Monkiem grałem. No i całkiem fajnie wspominam poznać, bo on był w stanie nawet strzały sobie blokować. Coś, co ma miejsce raczej dla opancerzonego wojownika na tarczy, albo nie wiem, albo właśnie dla niego z kijem. On był specjalistą w walce kijami, czyli tymi quarterstaffami i tak dalej, tymi kijami ćwiartkowymi, jak to się mówi. Nie mielić z alkoholem. Dobra, no to chyba tyle. Wydaje mi się, że już wszystko tutaj zwiedziłem. Możemy sobie wejść na jakieś ciemne pole. To sobie zobaczę jeszcze. O, może dokładniej mapę. Ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Szybkie te poziomy jakoś tak szybko idą. Jeżeli w ciągu godziny byłem w stanie dwa zrobić z powrotami do miasta i tak dalej, no to wydaje mi się, że to jest dobre tempo. Mhm. A, miałem się teleportować, żeby się stało zadość. Możemy sobie wrzucić magicka. Okej. Down to level 3. This land shall be defiled, and our brood shall overrun the fields that men call home. Our tendrils shall envelop this world, and we will feast on the flesh of its denizens. Man shall become a chattel and sustenance. Yeah. I to jest właśnie tak jak mówiłem. I lost Theo. Nie, to tego. We have lost. Alright, alright. Aha, czyli to nie była aktualizacja, ale mówię, tu już będzie ten boss, stąd jest taka introdukcja przeraźliwa, że to będzie tu. Taki boss, że nie boss. Podejrzewam, że go położę z łatwością. Dobra, no to tyle. Mamy kijaszek many. Fajnie było sobie go zostawić może na dalszą rozgrywkę. Ale to na razie popatrzymy.
Dobra, tyle w tym odcinku, troszeczkę wcześniej. Dzięki, na razie cho i trzymajcie się. Pozdrowienia, hej!